Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kłania się redakcja opiekuna z nowym egzemplarzem dwutygodnika w dłoni. Kochani, orzełek w koronie na okładce przypomina nam, że listopad jest dla nas bardzo ważny, jeżeli chodzi o różne różnice patriotyczne. Pamiętamy przecież dzień odzyskania naszej niepodległości, 11 listopada. Szczególnie chciałbym polecić więc w tym numerze dwa teksty o takim nastawieniu patriotycznym. Pierwszy z okazji 150. rocznicy urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego, który będziemy obchodzić w grudniu. Przypominamy marszałka na naszych łamach. I drugi artykuł dotyczy generała Hallera i jego błękitnej armii, która działała głównie we Francji. Serdecznie polecam te ważne karty z naszej historii. A skoro przy historii jesteśmy, to w tym roku również obchodzimy w całym kraju 50-lecie odnowy w Duchu Świętym, tego ruchu charyzmatycznego, również w Kościele katolickim. Polecamy rozmowę, którą nasza koleżanka redakcyjna Arleta Wenzfel odbyła z Markiem Nowickim, który jest razem ze swoją małżonką, współautorem książki i filmu na temat początków odnowy w Duchu Świętym w naszym kraju. Serdecznie polecam, życząc wszystkim dobrych, głębokich zamyśleń na cmentarzach w pierwszych dniach listopada. Szczęść Boże!